Siemana moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o małym prototypie w grze Nioh. Jest to prototyp bardziej dla osób, które są nowe w tej grze. Porozmawiamy jak najłatwiej zdobyć jak najlepsze osprzętowanie dla twojego bohatera o twoim poziomie. Z tego powodu, że im większy masz poziom, no tym lepsze osprzętowanie w kółko możemy znajdywać. Moi drodzy, najszybciej i najłatwiej zdobyć dobre osprzętowanie, czyli miecze lub zbroje, jest walka z Revenants, czyli przeciwnikami, którzy są duszami innych graczy, którzy zmarli. Jest szybsze to i łatwiejsze niż pokonanie jakiegoś bossa, z tego powodu, że zanim do bossa dojdziecie, no potrafi to zająć pół godziny do godziny. Po pokonaniu bossa nie najlepsze bronie się dostaje. Tutaj jak widzicie, podchodzę do gościa, pokazuje mi parę rzeczy o tym gościu. Pierwsza rzecz, która widzicie, dookoła się kręci kółko, w którym są pokazane jego uzbrojenie całe i jakiej jakości, czyli mamy kolory. Mamy fioletowy, niebieski, żółty i biały. Fioletowy jest najwyższej jakości, oczywiście, czyli znajdźcie sobie przeciwnika z największej ilością fioletowych rzeczy. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, zobaczcie jaką on ma broń. Jeżeli szukacie miecza, znajdźcie kogoś z mieczem purpurowym, jeżeli szukacie dzidy, znajdźcie z dzidą, no i tak dalej. Ostatnia rzecz, bardzo ważna, zobaczcie, który jest poziom tego przeciwnika. Starajcie się zawsze znaleźć jak największy poziom, szczególnie żeby był wyższy od waszego, czyli wtedy macie większe szanse na lepszy dostać wyposażenie, z tego powodu, że wyposażenie jedynie możecie dostać takie, jakie ten przeciwnik miał. Czyli dostaniecie jego miecz, lub jego zbroję, lub jego buty, lub wszystko, co miał. Zależy, no to już jest randomowe, co wam wyskoczy. Ale okej, moi drodzy, na tyle dzisiaj. W następnym odcinku porozmawiamy może o taktykach, jak najlepiej walczyć z przeciwnikami. Dzięki wam za oglądanie. Na razie.